witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Zapraszam was na kolejne Kino Poleca lub nie. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy coś nietypowego, czyli Dzwoneczek i Bestia z Nibelandii. Tak, dzisiaj bierzemy bajeczkę Disneya. Chociaż nie ukrywam, że... Znaczy ja wam powiem tak, bajki Disneya już nie są takie jak były kiedyś, niestety. Oczywiście bajka dalej ma jakiś taki, wiecie, no, taką naukę głosi, tak? Jakby nie patrzeć, nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Jakby nie patrzeć, nie można oceniać ludzi, tudzież zwierzątek po pozorach. Sama historia jest całkiem fajna. Czyli jakaś tam kometa przelatuje sobie co ileś lat w okolicach właśnie tego wróżkowego ustrojstwa. No i budzi jakąś bestię, która... coś tam ogarnia z burzą i ogólnie dzieją się same złe rzeczy. I ogólnie całe to wróżkowe ustrojstwo idzie w pizdziet. No chyba, że coś właśnie... że zostanie ten kataklizm powstrzymany. Mamy oczywiście wróżkę pierdołę, która przygarnia wszelkie rzeczy, których przygarniać nie powinna. Także... standard. Jakiś debil zawsze się musi znaleźć. Natomiast powiem wam tak, to czego mnie osobiście najbardziej w tym filmie brakowało, to dobre piosenki. Ja jestem z tego rocznika, że dla mnie filmy Disneya miały taki soundtrack, że się go miało na kasetach i te kasety się zajeżdżało, bo po prostu muzyka była tak zajebista. Król Lew, Pocahontas, Herkules. To są bajki, które ja wielbię i chociażby nie wiem, jaka piosenka z Herkulesa leciała, ja wam jestem w stanie ją zaśpiewać, bo ja je tak doskonale znam. Zresztą są piosenki mam na playliście na Spotify, ci, którzy są na live'ach, niejednokrotnie słyszeli, że lecą. Po prostu wielbię, natomiast tutaj tego nie ma. Te piosenki są słabe. Sam pomysł, powiem szczerze, że całkiem mi się podobał. Nie ukrywam, że całkiem przyjemnie mi się tą bajkę oglądało. I ja, jak to ja, jako że jestem cipą przy oglądaniu filmów, łezkę uroniłam na końcówce, bo no przecież, ale jak to tak? No. Taki happy end, ale taki happy end, wiecie, z takim przesłaniem głębokim i w ogóle. Ja ryczę na wszystkim. Mama się zawsze śmiała, że niedługo to na reklamach będę płakać, także że coś w tym jest. Także cóż, ja wam powiem szczerze, że ja ten film oceniłam 7 na 10. Oglądało mi się go bardzo przyjemnie, natomiast mam wrażenie, że jest troszeczkę... Mam wrażenie, że filmy z mojego dzieciństwa były troszeczkę bardziej uniwersalne. Ten teoretycznie jest bardziej skierowany, mam wrażenie, że do takich małych dziewczynek jednak i te większe dziewczynki, myślę, że chłopcy różnorakiego wieku również mogą go obejrzeć. Także jeżeli lubicie bajki Disneya, a nie oglądaliście jeszcze, to wam polecam Dzwoneczek i Bestia z Nibelandii. I cóż, i to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!